Zadanie trzecie. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Ta liczba jest liczbą naturalną. Prawda czy fałsz? Pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to 2. W takim razie ta liczba to 2 minus 3, czyli minus 1. Minus 1 nie jest liczbą naturalną, dlatego zaznaczamy f jak fałsz. Kolejne pytanie: czy ta liczba jest liczbą ujemną? Pierwiastek trzeciego stopnia z 64 to 4, a pierwiastek z 25 to 5. Dlatego ta liczba to tak naprawdę 4 minus 5, czyli minus 1. Minus 1 jest liczbą ujemną, dlatego zaznaczamy p. Jak prawda. Zapraszam do obejrzenia rozwiązania kolejnego zadania z egzaminu gimnazjalnego. Zachęcam Cię również do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie. Pistacja Matematyka.